Zaczynamy od trwającego protestu ratowników medycznych. Jak udało się nam ustalić, ze 121 karetek w naszym regionie obsadzonych przez ratowników nie jest 18 z nich. A szczegółowy raport z Wielkopolski przygotowali nasi reporterzy. Najpoważniej sytuacja wygląda w Poznaniu i w powiecie poznańskim, gdzie na co dzień pracuje 26 karetek, natomiast dziś 14 z nich nie funkcjonuje normalnie. Z tych 14, 5 w tej chwili jest obsadzonych przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W sumie około 90 strażaków zostało zaangażowanych w Poznaniu, aby wspomóc system ratownictwa, natomiast około 100 ratowników bierze udział w proteście. Jeśli chodzi o północno-zachodnią część Wielkopolski, to sytuacja wydaje się, że nie jest wcale taka tragiczna. W najgorszym położeniu jest szpital w Szamotułach, gdzie tylko jedna z trzech karetek jest do dyspozycji pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o powiat czarnkowsko-trzciniecki i międzychocki, tutaj mamy na dzień dzisiejszy pełną obsadę, co oznacza, że wszystkie dostępne karetki mogą wyjeżdżać na ratunek poszkodowanym. Sytuacja z dostępnością karetek pogotowia na południu i wschodzie regionu jest opanowana. W Ostrowie Wielkopolskim do pracy stawili się wszyscy ratownicy medyczni, zapewniając tym samym bezpieczeństwo pacjentów na południu regionu. Podobnie jest w Koninie, gdzie funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Tam jednak ratownicy medyczni zapowiadają, że w najbliższych dniach mogą dołączyć do ogólnopolskiego strajku.